Dodajmy, że Państwo jako stowarzyszenie Niepokonani byli tam w sądzie razem ze swoją kamerą, jak widzieliśmy. Pani Karolina Kowalska-Staśkiewicz jest także z nami. Wiele takich spraw do Państwa trafia, podobnych także z dziedziny prawa budowlanego, administracyjnego. Tak, bardzo wiele. Jest wiele tych spraw i rzeczywiście one się różnią, chociaż niektóre ścieżki są podobne. My zbieramy te doświadczenia, analizujemy nagrania. Często jest tak, że mamy też swoich własnych członków, którzy stają się ekspertami w jakiejś dziedzinie. Dzięki temu możemy po prostu doradzać takim osobom, ale przede wszystkim być. Bo jeżeli się walczy tak wiele lat, i to trzeba mieć ogromną siłę. I czasem tej siły trzeba dodać przez swoją obecność. Ale to wytłumaczmy, szanowni państwo, ten wyrok NSA oznacza, że nikt już tak naprawdę tego wyroku podważyć nie może. To znaczy, że pani Maria może sobie tę budowę już dokończyć i nikt, już mówiąc prosto i kolokwialnie, krzywdy jej nie zrobi, tak? Taką mamy nadzieję, że właśnie tak jest. Pani Maria ma teraz otwartą drogę do kontynuowania tej budowy, dokończenia lub po prostu no, decyduje o tym, co będzie się działo z tą nieruchomością. A jak Państwo myślą, dlaczego tak długo to trwało? Dlaczego to musiało trwać aż 16 lat? Właśnie nie możemy wyjść ze zdumienia, szczerze mówiąc, że tak naprawdę wystarczy inspektor nadzoru budowlanego z nieżyczliwym sąsiadem i mogą spowodować taką 16-letnią gehennę. Właściwie mogą zrujnować i zdrowie, i życie drugiego człowieka.